I bardzo serdecznie jestem Fertus, a to jest kolejny odcinek z Areny z Hearthstone'a z Szamana. Na początek mini opening, 6 pakietów z Hearthstone'a, oczywiście podstawowych kart, więc zobaczymy, jaki tutaj pakiecik dostaniemy. Tutaj 6 pakiecików, mam nadzieję, że jakieś dwie legendarki będą. Kupiłem sobie za całego golda, którego miałem, sobie pakieciki. Złoty baśniowy smok, może być. Złote karty na propsie. Ale fajnie, jakby jakaś legendarka. Epic też może być. Really. Szkoda, że taki. Ale Epic zawsze lepszy niż jakiś common. No, nie wiem, czemu niektórzy narzekają ludzie na jakieś legendy, na przykład powtórki, albo na jakieś słabe te epiki. Lepsze to niż commony, bo więcej proszku, tak? I tutaj dwa rary. Rary. Okej. Okay. Dlaczego podstawowe? Ponieważ... A tak mi się zachciało podstawowych kart kupić. Tak jak no, zbieram golda, to tak... To taki mini opening sobie zrobimy. Dym, 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 dym. Hop, 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 hop. O, złoty taki. A, nawet ładny. Dwie złote karty wpadły. Powiedzmy, że... Zobaczmy, ile tam pyłu mi się narobiło. O, trochę tych nowych kart było. Tego nie miałem, no bo po co mi to było? 170 pyłu. Okej. Okay. Może powinienem z innych kupić... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem z jakich jakby... Dobra, może już grajmy. Przypominam, że mamy Reno Jacksona. Nie wiem z jakich, czy z dodatków, czy z podstawki mi brakuje więcej kart. Nie wiem szczerze. Ale wydaje mi się, że z podstawki najbardziej. Legendarek trochę mi brakuje, więc no. Czy legendarek ogólnie mi brakuje dosyć dużo. Ale wolałem podstawowe kupić. Bo myślę, że tam najwięcej. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Tutaj dużo proszku byłoby z... Zbicia. Znaję. Pierwsza tura. Któraś tutaj trzecia. Taka, 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 taka. Może być. Ta ręka nie zła. Możemy stulejarza uleczyć. Możemy stulejarza zaatakować. I dobić coś. Może być. Może być. Złe to nie jest. Złe to nie jest. Pe, 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 pe. No to... Pięknie poleszło. Tutaj dropek. Jeśli zagra 2 na 3... O, 2-2. Jeszcze lepiej. Oh my god. Idę... Oh my god, ale kontra. Ten mag będzie smutny. Bang, bang. Ten mag będzie smutny. Ja wam mówię. Ten mag jest smutny. Jeśli ma sekrety, to... It's Batman. Mam tutaj combo takie. To nie jest złe. Bang, 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 bang. Nie dogrywamy coina. Mamy, powiedzmy, że okej sytuację. Stulejarz już wbija 4, 2 damage'u, kolejne już 4 damage'u wbił. Niech będzie. 4 many mamy, on może zagrać sekret. Fajnie by było, jakby zagrał sekret w gruncie rzeczy. Bo mag... Z umaga najczęściej się spotyka sekrety, no jeśli chodzi o arenę. Okej, tak, tak. Chilniemy sobie to. Po prostu. Nie zagrywamy coina, tylko żeby totem zagrać, bez przesady. Mogę też grzmiącego żywiołaka zagrać. To też jest okrzyk bojowy. Szukam żywych lub martwych. Wyciszyłem się jak coś, nie że tam tutaj nic takiego nie mówiłem. I w ogóle zabójczy cios. Całkiem fajnie. Ciekawe co on dostał. Szczęśliwej zimowej uczty. Tak sobie myślisz. Tak sobie myślisz, To fajnie. Nie mam za dużo przeciążeń w tej talii, więc stulejarz może się pójść. Papa, wolę 3-3 stronnika.
Mogę także walnąć tym żywiołakiem w... Okej. Okay. Fireball, no może być. To zagram po prostu to i totem prawdopodobnie. Nie zagrywam, żeby nie było za dużo. W sumie Flame Strike na taki jeszcze jakbym dograł tego, to by nie było złe. Poczekajcie, pozwólcie, że coś zrobię i zaraz przyjdę szybciutko, bo tam mnie ktoś poprosił o coś. Także już chwiluję, przepraszam, że odchodzę, ale to jest ważne. Już jestem, przepraszam. No dobra, no ja go po prostu zamrożę. Bo czarów nie ma sensu, chociaż tutaj mam spell power. Traf go. Okej, okay, dobrze, już fajnie, że się tutaj, że tak powiem, zbiera. Co nie znaczy, że ja... Znaczy... I damage'u. Mamy lethal w następnej turze, tak? To jest okrzyk bojowy. To jest okrzyk bojowy. Tym możemy na przykład ściągnąć Ice Blocka, którego może zagrać. Możemy też zabić to. Ale nie, bo tutaj się zrobi trog. To jest dobra legenda. Ciekawe, jakie miał pozostałe. To jest jedna z lepszych legend na arenę, tak szczerze. Znaczy, jest okej, okay, powiedzmy. Nie jest aż taka dobra, oczywiście. Ja tutaj nie ten. Dobra, może zagrajmy tak. Może zagrajmy okrzyk bojowy. Tutaj traf na przykład. O, też jest dobre. O, zagram kolejny okrzyk bojowy. Tylko dlatego, że teraz to jest dobre. No niestety. Tradujemy się w ten sposób. Tak, bo lepszego tradu tutaj nie ma. A, no cóż zrobić, no. Szkoda, bo ja liczyłem na taki, że zabije tutaj, ale i tak zrobił swoje swoją drogą, że trafił tego. Co nie zmienia tego, że mamy tutaj i tak dobry stół, chociaż Flamestrike nas pokara. Może to przeżyje. Ale nie jest źle, mam tutaj 7 damage'u. Tą drogą. Więc... 7 damage'u. Tutaj 8, to lethal. 15 w sumie. Oh my god. Lala. No to bolało. O! O! Ten totem dostanie buffa. I... A polećmy w twarz, tak szczerze. Face is the place. Nagrywamy droga. Spróbujmy. Ten się podleczy, więc nie jest źle. Jeśli mam Flamestrike, ginie mi wszystko oprócz tego. Ale mam tu coś takiego i coś takiego. Zginie mi totem. No nie, mniejsza. Zginąłby mi totem, to by zadało 4 damage'u. Ale ja mam tu 2, więc w sumie byłby lethal. Flamestrike, chyba że miałby heal'a lub taunt. Okej, jedziemy dalej. 4-2. Ja tak tymi arenami będę co jakiś czas zbierał tego golda i będę go kupował za niego pakiety. Potem już będę jakoś przygody, jak już będę miał większość kart poza nie z dodatków, tylko z... Znaczy tak, jak będę miał karty z dodatków i z podstawki, i potem zostawię golda sobie na przygody, tak powiedzmy. Ale ja generalnie jestem graczem arenowym, więc tu na mojej kolekcji mnie zależy, tak szczerze, więc no. Vesta trójka może być. Piąteczki sobie wyrzucimy. Trójeczka nie jest zła, ona zabija jakieś 3 dwójki na przykład. A, kolejna. To jest jedyna karta, która się dubluje w tej. A, witam. Mamy jakąś dwójkę, może być. Okej, okay, ta dwójka jest spoko. Lecisz. Koboldzie. Koboldy swoją drogą... Mam w Minecrafcie ostatnio. Znaczy takie szczury. Takie podobne do tego w sumie. O, oh my god. Ale,
Ale pięknie. Patrzcie się, taki fajny trade tutaj. Wymiana piękna i w to też wymiana piękna. Mamy 2-1. Jeśli miałby teraz jakiś Demon Fire czy coś takiego zatrzymany, no to było dla niego dobre. Jeśli za... Oh my god, normalnie wykrakałem sobie. O co chodzi? No to zagram po prostu 4 na 4. Niech będzie. Mógłbym zagrać konnego, ale wydaje mi się, że to byłoby to słabe. Coin. Trade, 2 many mniej, nie. No to zagram chyba go. Ewentualnie wartownika zagram. Wymieni się raczej tak. I jeśli wartownik zostanie, to będę mógł coś zagrać na stół. Wartownik da komuś buffa. Okej, to nie zmienia nic tak naprawdę. Załóżmy, że... Ile to jest? +3, +3. Perfekt, patrzcie się. Patrzcie się. Bang, bang, bang. Bang. I zagrywamy to zatrzymany. Tak? Tak, to jest lepsze od tego też. Za taniej to nie zagrane. Fajna tura, fajne. Fajnie nam podeszło to. Fajnie nam podeszło. Handlarz. No możemy mu dać na przykład Soulfire. Czy jakoś tak się to nazywało. Kiedyś było za 0 many, teraz jest za 1. Wiecie już jaki czar. A, splugawienie. A, to tak, tak, powiedzmy, że fajnie. Mogło być gorzej. No to skoro to ma splugawienie, tak czy siak zginie, to ja wolę... Albo nie. Ja wolę i tak to strajdować. To też strajduję dla świętego spokoju. Zagram tak i zagram tak. Jedziesz. Wymieniłem się dla świętego spokoju, a ten 6-4 i tak by zginął od splugawienia. Zwróćcie na to uwagę, że on pochłonął dwie karty. Zabił mu widzącego i splugawienie pochłonął, więc jest ok. No, zagramy sobie, myślę, że tak. Możemy tak, żeby być chciwym i tak. No będziemy chciwi i zagramy tak. To się i tak podleczy. Przeżyje mi 5-2, co jest troszeczkę ryzykowne, ale on już Demon Fire na przykład zużył. Może być, mieć jeszcze Hellfire, co by nas troszeczkę pokarało, bo zostałby mi tylko żywiołak. Więc nie troszeczkę, ale bardzo. Ale tu powoli te jednostki się healują. No nie wiem, musiałby coś dobrać. Być może szuka tego, bo może ma odpowiedź na to, na ten stół. A coś takiego dobra. Ja mam chyba Lethal. Nie wiem, sprawdźmy to. Tak, Lita. Także GG. Fajnie tu podeszły te karty, powiem. Nie, nie jest źle. 40 golda. Otworzymy sobie jeszcze jeden pakiecik, myślę, w tym odcinku, tak pod koniec sobie. Albo zostawię na kolejną arenę, tak szczerze. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie sytuacja z goldem dokładna. Okej. Poczytam sobie komentarze wasze w ogóle. Jak czasami lubię, jak w trakcie nagrywania Hearthstone'a, szczególnie bo i tak... oh my god, sorry, nie widzieliście kamerki przez chwilę. Bo i tak, a ja muszę to jakoś zrobić. Oh my god, widzieliście coś dziwnego pewnie z YouTube'ów. I obawiam się, że jakąś dziwną miniaturkę. Ale co zrobić? Już wam pokazywałem wielokrotnie. Okej. Dobra, tutaj... Nie lubię tego przeciążenia na początek. Chociaż jakbym miał troga, może... niestety nic fajnego nie podeszło. Taniego szczególnie. Więc no, jest konny. Może to nadrobić moich wczesnych dropów, pierwszoturowych i drugoturowych, bo może zabić coś mu. No i on coś zagrywa zatrzymany. Za 2 many, przepraszam. No i możemy to zabić. Ale o, kobold jest spoko. Kobold może być lepsze to niż nic. Wants presents. No, jest okej. Karta za kartę. Mam nadzieję, że ta agonia nie trafi w tego 2 na 1. Nie, no ja wolę tak jednak. Bo tutaj ten... O.
Znaczy nie był błąd, ale po prostu tak, no, unlucky trochę to było. Jeśli bym zagrał tego, to ta agonia mogłaby się na niego polecieć i by nie musiał Hero Power używać. To było słabe dla nas. Jest smoczek, perfect top deck. I dzięki temu dostaje plus 1 do ataku i prowokację. I to jest świetne. W czwartej turze 3 na 6, to jest tak jakby, jest to smok, jest to tak jakby, może to dostać wyciszenie oczywiście, ale to tylko pozbywa się jednego ataku i prowokacji. A więc nie jest aż takie złe. Ale jest to takie po prostu, jak macie no tutaj to jest złe, bo oni mają oboje 3 życia, przepraszam. I generalnie oni mają 3 życia, po 3 życia, więc nie są w stanie nic z nimi zrobić na ten moment. Tum 2 na 6. Niestety dostał Silence, jak powiedziałem. Ale po prostu to jest tak jakby turę wcześniej zagrałbym Fen Creepera. Ale no, już nie jest. Więc to jest w tym momencie to jest gorsze od za 4 many 2 na 7 bestia Snapjaw. Ozzy Snapjaw. To jest gorsze w tym momencie. Dosyć dziwne. Znaczy dziwne, no dosyć no wiecie. Niefortunne ten Silence, bo to miało. Oba stronnicy mają po 3 życia jego. Dla nas też niepechowe. Walnięcie w to i tak. Co? I co tak? Dziwne. To mogę polecieć z tym i rozbić oto i healnąć to. I zrobimy tak. Bang. Może totem na początek, bo i tak trójkę zagram. Zabiję to na wszelki wypadek. Zagranie totemu najpierw nie miało znaczenia, bo i tak tamten miał jeden hapeki. Tak bym go zabił. Tak i tak. Jasne, mógłbym rzucić to zamrożenie na tego, ale sam stronnik 4 na 1 by mu został, co moim zdaniem byłoby lepsze tutaj z wymianami. Ale ten by mu nie żył, nie? No, nie wiem. W sumie ten stronnik jakby nie patrzeć przez te 2 many, znaczy jakby to użył, to za 2 many jeszcze to był 5 na 2, więc lepszy w tym wypadku, aczkolwiek 5 na 2, bo to zadaje 2 damage'u temu. Zabijasz to temu. Dosyć dziwne. Znaczy no... Aha, okej, okay, to wiele wyjaśnia. Jeśli trafiłoby to tu i on chyba nie ma coina, to by no, było fajnie. Okej. Okay. To zabijam to na pewno. I chyba sobie to zamrożę, tak, żeby to nie strajdował, nie zwymienił się tak. Powiedzmy, że jest stabilnie w miarę. Mój mała liczba HP-ków nie jest jakimś wielkim problemem, chyba że nie dobiorę Reno Jacksona. I problemem są chyba już powoli mi się kurczy ręka. Tak odczuwam wewnętrznie. I to wymiana tutaj może być. Zła na pewno ta wymiana nie jest moim zdaniem. O, what? Aha, tak po prostu face'a. Dziwne. Trok stulejasz. No nie, no zrobimy tak. Wystawi mi chyba więcej shitu tak naprawdę. Wystawienie większej ilości shitu i chyba totem. Wystawienie większej ilości shitu mi chyba pomaga, chyba że ma flame strike. To już mamy pograne tak naprawdę. No, powiedzmy, że mamy pograne, bo możemy coś jeszcze dobrać. Okej, okay. Blizzard. I think Blizzard. Aha. To jest gorsze, bo jest za tańszą, aż tak powiem, opcją. No wystawienie shitu na stół chyba było błędem. W tym wypadku. La. Nie otrzymuj tej szarży. Uff. Dwie bestie wyszły na stół i wygrała mi Jawusta, bo tygrys wygrał mi Jawusta. Dobre pozorom jest dobre. Jasne, 6 na 6 jest dobry. O, jeszcze idealnie. Ponieważ to jest lepsze, tylko dlatego, że on walnie w to i to ma jeden HP i dobija to z Hero Power. Walnie w to i zabija to Hero Power. Wiem, że ta jednostka jest dłuższa, lepsza na dłuższą metę, nie? Że po prostu gdy jest na stole i już te totemy są w końcu warte, ale mamy tam totem na szczęście i warto było to ryzyko. Bo dobijemy trogiem.
I on, no, jeśli nie striduje się z tym, to będzie to wielkim błędem. Mhm, śniegoczłop. No i wymieniasz się, no to jest dobre zagranie. Całkowicie. Ale on, powiedzmy, że on już zrobił swoje. Wymieniamy się, tak. Ja w dalszym ciągu chcę ten totem mieć. Okej, okay, Taunt totem mnie bardzo lubi. Zrobimy tak. Zamrozimy to, bo to nie ma znaczenia w sumie. I zrobimy tak. Wiem, że ten 6-6 może być. Teraz ten stronnik 2-2 jego może się tutaj wymienić z naszym totemem. I ten 4-4 może zabić 3-3 i zostanie mu 4-1, z którym niestety nie mamy co zrobić. I to jest troszeczkę problem. Ale czy on jest takim wielkim problemem, no nie wiem. Wymienimy się z Yeti. Chyba. Tak, chyba tak, chyba. No ten stronnik jednak jest problemem teraz z tym jednym hapekiem. Może się wymienić z ogrem na przykład. Niestety. No ale co zrobić? My się wymienimy tak. Najpierw totem. Taunt, heal. Taunt może być. Więc możemy wystawić ogra, bo jest, powiedzmy, że jest bezpieczny. To dostanie pingnięcie, to prawdopodobnie tak, jeśli nie ma jakichś czarów czy jakichś innych bzdet, szarży. Więc z trogiem będziemy się mogli wymienić i zostanie nam 4-4. My god. No to boli, to boli. To cholernie boli. Musiałbym teraz dobrać coś bardzo dobrego. Żeby przeżyć i żeby... Oh my god! To miało się wymienić z tym 4-1. No to teraz muszę coś dobrać... No dobra. To przynajmniej się pozbywa tego. To nie jest aż takie złe. Znaczy no, jest potworne tak naprawdę pod względem reszty całej, ale przynajmniej zabiło to 4-1. RIP! Koniec areny. Koniec areny. The end of arena. Albo jeszcze nie, nie, no tak, tak. Chyba, że dostanę taunt totem, taunt totem, taunt totem, taunt totem, taunt totem, taunt totem, taunt totem. Szczęśliwej zimowej uczty. Szczęśliwej zimowej uczty. A shut the fuck up. Co to fu? Dobra, to będą dwa pakieciki chyba dla was, czy coś. Ojej, Frostbolt jeszcze miał. Oh my god. Ten technik kontroli umysłu tak naprawdę zrobił mu grę pod koniec. Mogłem to jeszcze wygrać. Miałem tu fajny top deck. No cóż. 5-3. Talia wyśmienita. Tylko, że po prostu byłem troszeczkę, miałem mało szczęścia i też może się pomyliłem, nie wiem. Ja nie znalazłem żadnej pomyłki. Oh my god, fajne nagrody. Nagrody super. Jeszcze zrobię jeden pakiecik. Wierzę, że ten podstawowy da mi legendarkę. A tu dostałem jeszcze. Jeszcze otworzę podstawowy najpierw, bo dostanę legendarkę. Chcę wam najpierw pokazać legendarkę, którą dostanę. Widzicie, fajna legendarka, którą dostałem, nie? Bardzo, bardzo, super. O, dwóch tych. No i TGT. Tu też będzie legendarka. To wam tak troszeczkę was potrolowałem, bo tu też dostanę legendarkę, zobaczycie. Widzicie, też fajne legendarki, nie? Tutaj same. Swoją drogą, Blizzard. Dawno mi nie dać legendarki. Dobra, no... Arena, no nie jestem z niej zadowolony, jestem bardziej wkurzony, że mi tak ostatnio jakieś słabe te wyniki. Na live'ie ostatnie wyniki to... Był Priestem, Łotrem... Priestem, Łotrem i kimś tam jeszcze. Były... Wynik pod rząd raz 6-3. Miałem 3 razy taki wynik. 6-3 pod rząd. Więc nie był zły wynik, aczkolwiek no wolałbym coś innego. Muszę się następną arenę postarać i mam nadzieję, że już troszeczkę będą lepsze, ponieważ ja w końcu gram w te areny już ileś tam set odcinków. Nagrywam. Gram więcej oczywiście. No, no wiem, zresztą wam pokażę. W końcu 758 zwycięstw. No... Trochę już tych gier przegrałem i chciałbym w końcu jakąś taką lepszą arenę pograć. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzcie mi szczęścia. Nie zapomnij o kciuku w górę, komentarzu, subskrypcji. Cześć wam, na razie, papa. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć!